Idę na moim kanale. Będziemy omawiać dalej, jak zrobić poddasze w domu. Pierwszy punkt mamy odhaczony, mam przygotowanie materiałów zaczynamy. Drugi punkt, tak? Czyli konstrukcję, teraz pod zabudowę poddasze, tak? Czyli mamy dwie kwestie. Jak ja to robię na przykład, tak? W zależności od tego, jakie tam na przykład wełny sobie wybierzemy i tak dalej, osobiście polecam zrobienie całego ocieplenia poddasza z wełny Isover Supermata 2 razy po 15 cm, czyli dajemy 15 cm między krokwie. Przeważnie krokwie mają 18-20 cm grubości, więc jak damy 15 cm między krokwie, to zostaje nam jeszcze ta szczelina, gdzie będzie, powiedzmy sobie, swobodnie przepływało powietrze, żeby mogło odprowadzać wilgoć z tej naszej wełny. Czyli dajemy sobie 15 między krokwie i przykładowo 15 pod spód. Taka izolacja 2 razy 15, czyli 30 cm z tej wełny Isover Supermata, nie żadna inna, nie Unimata, bo Unimata jest troszkę kiepska. No, to jest tak, no, to się robi raz, tak, więc nie ma sensu na tym oszczędzać. Warto wydać dobre, większe pieniądze na wełnę i zrobić to raz, a dobrze. I zrobić sobie, tak jak mówię, 2 razy 15 Isoverem Supermatą, tak? I wtedy mamy naprawdę, i zwróci się to zimą przy ogrzewaniu i w lecie, przede wszystkim w lecie, bo ja wychodzę z założenia takiego, że prościej jest ogrzać dom zimą niż wychodzić go latem, tak? Bo w zimie podkręcicie na piecu, będziecie być ciepło, a w lecie co? W lecie będziecie biegać po wentylatory do supermarketu, bo będzie tak gorąco, że nie będzie szło wytrzymać na poddaszu. Tak? Uważam, że jeśli ktoś na tym oszczędza i kupuje kiepską wełnę, daje tego za cienko, będzie tego później żałował. Nie ma tutaj naprawdę na czym oszczędzać, tylko kupić sobie dobrą, tak jak mówię, supermatę Isovera. Moim zdaniem jedna z najlepszych wełn. Jest jeszcze Supermata Plus, ale ona jest, no, już stosunkowo dużo droższa, także jak kogoś stać, to może sobie na to pozwolić. Tak? Natomiast no, u klientów, których robiłem poddasza, którzy mnie posłuchali, no do dzisiaj tego nie żałują, zachwalają sobie, mają w lecie ciepło, przepraszam, w zimie ciepło, a latem mają naprawdę chłodne na poddaszu, a nieraz jest tak, że gdzieś się pójdzie na poddasze i nie idzie tam po prostu wytrzymać. Dobra, ale przejdźmy krok po kroku, jak robimy konstrukcję zabudowy całego poddasza. Przykładowo na dachu dwuspadowym, tak, bo na kopetowym jest to troszkę inaczej. Jest to, no, bardziej skomplikowane, ale dosyć podobne, tak? Więc załóżmy sobie sprawę taką. Mamy profile CD, mamy przygotowane spotkaniową taśmę akustyczną. Te profile skośne, przyścienne, które idą na samym dole, zawsze montuję je trochę później, bo no, wytłumaczę to w innym filmiku, jak to będzie później montowane, tak? Natomiast na tym etapie pierwsze, co musimy zrobić, zakładając, że mamy wełnę, decydujemy się na zrobienie całego poddasza 2 razy 15 grubości wełny Isover, przykładowo Isover Supermata, tak? Jest jedna najważniejsza zasada a propos wełny, każdej wełny w zasadzie. Wełny nie wolno ściskać. Jeśli ona ma 15 cm, a zrobimy zabudowę w taki sposób, że przykładowo druga warstwa będzie gdzieś tam miejscami ściskania, tak to niektórzy robią, że nabijają na haki, bo ja tą wełnę generalnie inaczej zupełnie montuję, ale to w innym filmiku. Nabijają później na przykład CDK na haki i ściskają tą wełnę. Każda wełna ściśnięta traci swoje właściwości izolacyjne. Wełna ma być, jeśli ona ma przykładowo 15, tak jak tutaj mam, albo na przykład 10, tak, tu jest przykładowo kawałek wełny Supermaty 10. Jeśli ona ma 10 faktycznie, to tyle ma mieć, a nie, że zrobimy konstrukcję tak, że 10 tam pościskamy. Całkowicie straci swoje właściwości. Dlatego, jak mamy na przykład grzybek tutaj, tak, to ja robię w ten sposób, że jeśli na przykład montujemy wełnę 15 cm grubości, to ja opuszczam stelaż od, powiedzmy, płaszczyzny, którą wyznaczymy sobie za chwilę, od, tak jak tutaj mamy na skosie mamy krokwie, na górze mamy jętki, to ja to opuszczam, przykładowo, jeśli mamy wełnę, tak jak mówię, 15 cm, to ja to opuszczam co najmniej 17 cm, gdzie będzie
jak mamy profile CD, to ta płaszczyzna od krokwi będzie mniej więcej, powiedzmy, 17 cm. To też szeroki temat, bo wiadomo, krokwie nie są równo nigdy, jętki też nigdy nie są równo, zwłaszcza jętki bywają bardzo krzywo. To też zaraz tłumaczę. Tak mówię, najważniejsza zasada, wełny nie wolno ściskać. Jeśli na przykład zainwestujecie pieniądze, kupicie lepszą wełnę, a ją pościskacie gdzieś, no to gdzieś są zmarnowane pieniądze są. Także już tłumaczę, jak to będziemy robić. Co prawda nie ma tutaj trochę, bo jest poddasze zabudowane, ale i tak postaram się to wytłumaczyć, tak? Załóżmy, że tutaj mamy jedną krokwię, tutaj mamy drugą krokwię, tak? To przykładowo, bierzemy sobie poziomicę, ta ma na pewno 1,80 m. Poziomica ma grubości 5 cm, tak? I co robimy? Robimy tak, że przykładamy tą poziomicę tutaj do jednej krokwi, do drugiej krokwi i tutaj od spodu, gdzie nam się styka, rysujemy sobie po prostu kreskę, jakieś tam ołówkiem czy czymś troszeczkę. Przykładowo robimy to w jednym miejscu i robimy to w drugim miejscu. Więc mamy już zaznaczone odległość 5 cm, tak jakby płaszczyzny skosu. Tak, tutaj mamy przykładowo tą krokwię, tak? I tutaj mamy dwie kreseczki zaznaczone, one są 5 cm odbiegają od linii skosu. Czyli ile nam brakuje teoretycznie, jak robimy 15 wełną, czyli musimy mieć minimum 17, ale załóżmy, że zrobimy to 18 cm, żeby ta druga warstwa wełny nie była ściśnięta, czyli 18, czyli brakuje nam 13 cm, tak? Czyli po prostu bierzemy sobie metę od tych dwóch kreseczek, gdzie mamy zaznaczone, które są 5 cm niżej, mierzymy jeszcze 13, czyli w sumie 18, tak? I załóżmy, że tutaj mamy ten skos, bierzemy sobie poziomicę, tutaj mamy te dwie kreski i przeciągamy sobie po prostu linię i to jest nasza linia skosu, najważniejsza linia, jaka tutaj będzie, tak? 18 cm od krańca praktycznie UDK i CDK, bo CDK będzie wchodził w UDK do linii krokwi, tak? Pełna ma 15, czyli zostaje nam 3 cm mniej więcej z tego względu, że jest tutaj ta grubość, tak? I żeby zakładając to na grzybki, po prostu wełny nie ściskać. Robimy to w ten sposób, jest najlepsza metoda, jaka może być. Tak jak mówię, trzeba się trzymać zasady. Najważniejsza rzecz, wełny nie wolno ściskać, tak? I dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy ściankę kolanową, tak? Tutaj mamy wytyczony skos. I teraz załóżmy, tą linię sobie rysujemy sobie powiedzmy poziomicą od styku ze ścianką golankową, wyjeżdżamy jak najdalej, tak? Kolejna sprawa. Teraz musimy sobie wytyczyć wysokość sufitu, tak? Jak to robimy? Puszczamy sobie laser w jakimś tam punkcie, na przykład jak mamy tyczkę, zakładamy sobie laser na tyczkę, bierzemy sobie meter przykładowo taki i przechodzimy po całym pomieszczeniu, przykładając, załóżmy, że tu są jętki, na tej wysokości są jętki, tak? Przykładamy metr w każdym punkcie pomieszczenia, ponieważ z doświadczenia wiem, że jętki potrafią być naprawdę kiepsko to, co na przykład dekarze robią i one nie są w poziomie, a powinny być, ale nie są. Nieraz bywa tak, że jętka potrafi mieć odchył w poziomie, na przykład na całej szerokości budynku 6-7 cm, więc jest to kolosalna różnica, a jest to bardzo ważna sprawa. I tak jak mówię dalej, bierzemy sobie metr, przechodzimy po wszystkich jętkach w danym pokoju, tak jak tutaj na przykład jest, i szukamy miejsca tam, gdzie jest ta jętka najniżej, tak? I od tego punktu, gdzie ona jest najniżej, ustawiamy sobie laser, regulujemy laser na tyczce w taki sposób, żeby w tym miejscu, gdzie jest ta jętka, żeby laser nam zaświecił tak samo, pokazał nam na metrze, zaczynał się wiązka lasera, żeby się zatrzymała na 18 cm, tak samo, dokładnie tak samo jak na skosie, tak? I kiedy będziemy mieć w tym punkcie
Jak przyłożymy, znajdziemy najniższy punkt jętki ze wszystkich jętek, jakie są w danym pomieszczeniu. I tam będzie nam się wyświetlać 18, czyli analogicznie w innych miejscach, gdzie te jętki na przykład są krzywe i na przykład tutaj jest niżej, a tam będzie niżej, no tam będzie powiedzmy 20 na przykład, tylko 22 albo 23, różnie, nie? Mnie się to nie przeszkadza, co najwyżej będzie tam po prostu szczelina między wełną, która jest między jętkami, a wełną, która będzie leżeć na konstrukcji stelaża. Mnie się to nie przeszkadza, więc moim zdaniem nawet będzie to tam dodatkowa przestrzeń powietrzna, która też dodatkowo będzie izolować, tak? Czyli tak, mamy najniższy znaleziony punkt, puszczamy sobie wiązkę lasera, przykładowo, nie? Tak jak tutaj. I ona nam będzie świecić. I mamy już wytyczoną wysokość sufitu. To jest wytyczona wysokość sufitu, tak? I tutaj będziemy mieć punkt przecięcia skosu ze sufitem. Tutaj mamy tą swoją, na ścianie przykładowo mamy wyrysowaną linię płaszczyznę skosu, tak? Tylko na tej ścianie, bo na drugiej ścianie zaraz to wytłumaczę, jak to zrobimy, ale to będzie później, tak? I tutaj mamy wytyczoną wiązką lasera wysokość, finalną wysokość konstrukcji stelaża, tak? Bo jeszcze dojdzie jeszcze płyta 12 mm, czyli będzie 12 mm jeszcze niżej sufit, tak? Co robimy następnie? Następnie bierzemy sobie folię paloizolacyjną. Ja używam tylko i wyłącznie tego typu folii izolacyjnych z warstwą aluminium. Są to folie wytrzymałe, zbrojone, wzmacniane. Folie te żółte, folie najtańsze, jest to po prostu jeden wielki badziew. Odradzam stosowanie tego, po prostu jest to badziew, tak? Jest to w ogóle kiepskiej jakości. Na przykład są takie sytuacje, i to widziałem taką sytuację, że miał klient zamontowaną lampę bardzo blisko sufitu. I tam później się cały ten sufit rozleciał. Dlaczego się rozleciał? Lampa wytwarzała po prostu pełną temperaturę i nagrzewała sufit do tego stopnia, że ta folia żółta, która była położona zaraz praktycznie na płycie, po prostu się stopiła od samego ciepła od lampy. Jest to po prostu badziew. Folia się stopiła, rozwaliła się, tam weszła wilgoć i całą płytę szczekła tutaj. Używam tylko i wyłącznie tych folii. One są dodatkowo jeszcze izolują termicznie, odbijają ciepło. Rolka takiej folii paloizolacyjnej. Tylko też trzeba uważać, nie kupować na przykład na Allegro najtańszych, bo znajdziecie na Allegro za 120 zł, ale to są chińskie podróbki. Trzeba kupić coś droższego, czyli taka rolka na przykład, ona normalnie powinna kosztować około 160-170 zł za rolkę. Na rolce jest około 85 m2. Nie kupować najtańszy, nie dać się nabrać, bo są to po prostu takie chińskie badziewne podróbki. Tak? I co robimy wcześniej? Bo to w zasadzie powinno być jeszcze w punkcie pierwszym, tak? A propos przygotowania materiału do zamówowy, tak? Powinniśmy sobie wziąć, jak mamy rolkę, rozłożyć sobie na podłodze i naciąć sobie paski. Ja mam akurat wąski nacięty, ale naciąć sobie paski o szerokości około powiedzmy 40 cm. I jak ja to teraz zrobię? Mamy nacięte paski, załóżmy, że ten pas ma 40 cm, tak? I co robimy? Wiązka lasera nam świeci dookoła pomieszczenia. Widzimy, na jakiej wysokości mamy ten sufit, tak? I co robimy? Montujemy tą folię w taki sposób. Mniej więcej 5 cm powyżej wiązki lasera i tak samo 5 cm powyżej tej linii, którą mamy wytyczoną tutaj. Jak mamy takie paski nacięte, jak będziemy montować, tak tutaj mi świeci wiązka lasera i tutaj tak będziemy po prostu pasek. Co robimy? Oczywiście robimy na zakładkę, tak powiedzmy 15 cm zachodzi jeden pasek na drugi pasek. Ale tak jak mówię, bierzemy do takera na przykład, tak jak mówię, 5 cm powyżej tej wiązki lasera, 5 cm powyżej wiązki lasera, przybijamy sobie takerem. Robimy to wszystko dookoła, jak mamy wytyczony sufit i tak samo powyżej tej linii, którą tutaj mamy wyrysowaną. Kolejny etap, co robimy, to bierzemy, jak już mamy poprzybijane wszędzie dookoła, tą dolną możemy sobie zostawić na później, ale to później wytłumaczę. Bierzemy profile, znaczy mierzymy na przykład, tak tutaj mamy wyrysowaną tą linię wcześniej, więc bierzemy sobie
od tego punktu tutaj, gdzie ta linia nam się łączy ze ścianką barankową, do tego punktu, nie wiem czy to widać, do tego punktu, gdzie się przecina wiązka lasera z linią wysokości sufitu. Do tej linii lasera będziemy przykręcać profile UD na suficie, a do tej linii profile UD na skosie, tak? Mierzymy sobie tę odległość, jak już tu mamy przybitą folię powyżej tego i po prostu w taki sposób, jak tutaj mamy tą folię powyżej tej linii, montujemy sobie profil UDK wzdłuż tej całej linii, tak jak tutaj mamy to wytyczone, tylko ta folia ona nam zachodzi nad UDK, tak? Później tą folię będziemy wywijać na konstrukcję spiralną, tak? I tak mówię, wymierzamy sobie tą odległość i montujemy ten profil. Jako pierwszy ten profil montujemy. Gdzie nam się łączy, przecina linia płaszczyzny sufitu, do miejsca, gdzie ta linia w płaszczyzny sposób dochodzi do ścianki kolankowej. Później co robimy? No mierzymy sobie odległości, tak, tutaj gdzie mam jakieś ścianki czy coś, i robimy to wszędzie dookoła. Profil UD z podklejoną taśmą akustyczną montujemy wszędzie obwodowo dookoła wzdłuż linii lasera. Robimy to w taki sposób, tak jak mówię, tu mamy przybitą takerem folię paroizolacyjną i robimy to w taki sposób, że widzimy jak nam świeci wiązka lasera. I robimy to tak, że dosłownie wiązka lasera ma nam świecić tuż pod profilem. Także nie potrzebujemy żadnych poziomić, dlatego nic, tylko robimy to wszystko do wiązki lasera, żeby to było wszystko idealnie w poziomie. Obierzamy sobie to wszystko dookoła, tak? I już tłumaczę następny krok. Przykładowo, tak, mamy tutaj ten pokój, tak? Wisi nam tutaj pod spodem folia paroizolacyjna, przykręcamy profil UD od tamtego punktu, gdzie się łączy, gdzie przecina się linia, którą żeśmy wytyczyli, do tego punktu, gdzie się będzie przecinać z linią sufitu. Tam kręcimy profil UD, później kręcimy go tutaj dookoła, tak samo tutaj dotąd, tylko że teraz robimy następną rzecz. Musimy sobie przenieść ten punkt łączenia tutaj tego skosu, gdzie mamy wytyczoną płaszczyznę skosu, ten punkt musi być przeniesiony idealnie w poziomie do przeciwległego punktu. Więc tamten punkt przecięcia przenosimy na drugą stronę, gdzie nam się łączy z tą ścianą sufit. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ta linia musi być utrzymana w poziomie, tak? Później co robimy? Robimy to w ten sposób, jak mamy na przykład ten laser tego Boszowski, bo ja na przykład używam innych laserów z takim uwidem montażowym, gdzie sobie go montuję do tamtego profila, tak? I wiązka lasera, poza blokowaniem lasera, świeci mi wytyczami płaszczyznę tego skosu, tak? I robimy to w ten sposób, że bierzemy ten laser Boszowski, ustawiamy sobie na statywie, blokujemy wiązkę lasera, przechylamy ją pod kątem, tak jak na przykład ten laser, już pokażę, blokujemy go tak, więc to widać, i wiązkę lasera mamy zablokowaną, tak? I na przykład jak mamy ten laser na statywie ustawiony tak pod kątem, musimy sobie ten wiązkę lasera tak ustawić, tak sobie to na razie tak przyłożę, że z tej strony wiązka lasera musimy mieć dosłownie tuż pod zamontowanym profilem UD, który zamontowaliśmy do tej ściany. To musi być naprawdę precyzyjnie zrobione dokładnie. Natomiast z tej strony ta wiązka lasera, która idzie tutaj, ona musi dochodzić nam do tego punktu przecięcia, czyli tak jakby mamy trzy punkty, które się musimy trzymać. Wiem, że z tej strony tutaj i tutaj, przykładowo, nie, że
wiązka lasera musi być idealnie wzdłuż pod równo zamontowanym profilem UD, a z tej strony wiązka lasera ma nam dochodzić do tego punktu, który jest przeniesiony w poziomie. W sensie ta wysokość ma być idealnie tak samo jak tamta wysokość, licząc powiedzmy od wylewki. No wylewki z reguły są ładnie robione w poziomach, także to ma być w poziomie, tak? I mając tak ustawiony laser na statywie, on nam po prostu tutaj wiązka lasera świeci dookólnie, zablokowana i wytyczona. Wtedy widzimy tutaj wiązkę lasera i robimy analogicznie, tak jak z tamtej strony. I tak, tutaj mieliśmy wcześniej na suficie wytyczone i kiedy będzie widać tą wiązkę lasera tutaj z tej strony na skosie, będzie widać, w którym miejscu trzeba przyciąć ten profil UD, który mamy z tej strony na suficie, tak? I tutaj robimy analogicznie tak jak z tamtej strony. Wszędzie robimy dokładnie tak samo. Takerem powyżej wytyczonych przez laser linii naszych płaszczyzn przybijamy folię tą srebrną paloizolacyjną 500 metrów wyżej i na nią do lasera przykręcamy profile UD do ścian. W ten sposób mamy wytyczone praktycznie płaszczyzny i na suficie, i na skosach. Mam nadzieję, że to w miarę jasno wszystko wytłumaczyłem. Chodzi o to, że tak jak na suficie, jętki bywają w różnych wysokościach. Jak z doświadczenia wiem, że jak są jętki, przykładowo różnią się w poziomie centymetr, dwa, to jest to bardzo dobrze zrobione przez dekarzy dachowców, tak? Ale to rzadko się zdarza. Na przykład na tym poddaszu, jak mierzyłem sobie laserem, to mi wychodziły różnice naprawdę po 5-6 cm różnicy między jętkami, więc tak jakby trzeba było znaleźć najniższy punkt i jego się trzymać i trzymać się tych wysokości 18 cm. To samo jest na płaszczyźnie skosu tej krokwie, które mamy tutaj, no nie widać ich, bo to już jest zabudowane. One też nie są nigdy po prostu, jakbyście sobie na przykład przyłożyli poziomice do tych krokwi, to ona będzie tak latać po prostu, bo one nie są w idealnym poziomie. Więc tak mówię, tutaj trzymamy się i tutaj trzymamy przy założeniu, że robimy wełną 2 razy 15 cm, dajemy poniżej krokwi i poniżej jętek dajemy 18 cm. To jest nasze założenie. Bo wełny nie wolno ściskać. To jest najważniejsza zasada, bo ona traci wtedy całkowicie swoje właściwości izolacyjne. No bo jak działa wełna, tak? Tam są wszędzie, pomiędzy tymi włóknami szklanymi, są komory powietrza. I co izoluje w tej wełnie? W tej wełnie izoluje powietrze, tak? Jeśli to pościskamy, no to dupa, nie? Dobra. Mamy przykręcone obwodowo wytyczone wszystkie nasze płaszczyzny, oprócz tego profila. Ten profil dolny, jego będziemy przykręcać później, jak już będziemy zamontowane mieli profile CD, ale to tak to w następnym odcinku, bo to jest naprawdę wszystko jest dosyć szeroki temat, ale generalnie jest to proste do zrobienia, mając naprawdę ten laser na przykład, to jest to naprawdę proste do zrobienia. Także tak mówię, mamy wytyczone linie sufitu i poprzykręcane wszystkie te udeki z podłożoną pod spód folią. Na innym jakimś odcinku swoim pokażę, jak to wygląda w praktyce, no bo akurat w tym pomieszczeniu jest ciemno, nie chcę się iść do innego, tamtych w sumie jest już też pokończone. Pokażę, jak to wygląda w praktyce, jak wygląda założona folia pod spód, bo to jest bardzo ważne, bo jak mamy UD-ka, tak jak mówię, mamy UD-ka przekroconego do ściany, tą folią założoną pod spód i ta folia będzie później, będziemy ją zabijać na resztę stelaża, a w tym miejscu tutaj, gdzie ta folia wychodzi spod profila, tam będziemy to wszystko uszczelniać tą masą izower
double fit uszczelniającą. To wszystko będzie musiało być później po prostu szczelne, całkowicie szczelne. No po prostu później pójdzie taśma ślizgowa, żeby to było połączenie ślizgowe i tak dalej, i tak dalej. Dobra, w tym odcinku tyle i zapraszam do następnego odcinka, gdzie wytłumaczę, jak zamontować dalej profile CD. Jest to bardzo proste, po prostu no, banalnie proste. Zapraszam.